Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad Owica. To jest pierwszy odcinek z serii odcinków Train Driver 2 symulacji na stacji Stare Lipowo. Mamy tutaj dwa pulpity SCS. Pierwszy ze Starego Lipowa i drugi sprzęt. I właśnie wjeżdża do nas poziom 2205. Nie zaczynałem od samego początku symulacji, gdyż no ruchu nie było wcale. Tak powiem, nikt nie przyjechał. Ogólnie na razie też no słabo z rozkładem jazdy, widzę tylko trzy pociągi na razie. Te, co są na górze, to nie ja wyprawiałem, to jeszcze poprzedni pan dyżurny. Stacji trochę jest, pociągów też jest trochę mniej. Znaczy, no więcej niż stacji, no i to cały czas jest mało, nie? Niestety. No i co ja mogę powiedzieć? No wpuszczamy pociąg 2205. Właśnie zwolnił do 40. Już no nie ma tu peronów przęsa. Musimy go wysłać tutaj. Przy wyjeździe też niestety będzie miał prędkość ograniczoną. Cóż, no tego wysłamy. W ogóle napiszemy panu, nie, że witamy. Jak pan tu nas skończy? Znaczy przez Przęsę musi przejechać tę krowcowę? O, nie, i tamten. Znaczy to jest jak się niedobrze spojrzy w rozkład. Przejazd się dosyć dużo zamyka, to jest minus. Nadajmy mu rodzinki. Chyba pan ma 2.05, coś się pomylił i się zatrzymał na stacji. Już nie? Się nie zatrzyma. Trzymaj się, czy... Zobaczy. Nie, nie zatrzymał się. Jedzie. A chyba pan z Polski. A nic skumany nie odpowiada. No. Bym go tu wpuścił, ale stanę nie musiał tu naokoło jechać, nie? Albo na KS, no wtedy wypuści. No dobra, niech sobie jedzie tutaj. Pięknie. On tam jeszcze zanim wjedzie, to minie dużo, dużo czasu. Nie powinniśmy go tu gdzieś widzieć. Tutaj, chyba ja ci nie mylę, powinien wjechać. A z tymi rozkładami? No, a ten jeszcze do niej wjedzie, to dużo czasu minie. Wszyscy dokończą. Ciekawe.
najpiękniejsze na lepiej odezy. No cóż. Wyjdę się z peronu. Ludy nie było. Tam jest jeden, to jest drugi. On powinien jechać tutaj. Biorą trzeci tor, czwarty, trzeci. Chyba dobrze mi się wydaje. W ogóle zmieniłem tło. Zmieniłem tło, żeby było lepiej widać SCS-a. Jest taka malutka zmiana. Pan mi na 9 poziomem, a nie wiem, czy napisać, czy będzie nowy, czy nie. Dobrze. Niech mu będzie. Będziemy udawać małomównych, też nic nie będziemy od niego chcieli. Wywiedzie i postaje. Najwyżej. No i swoją drogą jest grupa postojowa. Bardzo fajnie, rozmyślone. Wygoniki, nie wygoniki, to EZT na przykład stoi, można wyciągnąć. Jakby jakaś manewrówka, akurat sobie chciała pomanewrować. My tutaj trochę wagonów towarowych. Dwa wagony pasażerskie, widzę, że tutaj sobie stoją. O, pociąg nam już wjeżdża na odcinek 1379. Malutko. Przechodzimy tutaj. My dalej oglądamy wagoniki. No, ktoś sobie zablokował szlak na SWN. Pewnie z tych, co kończą. Tutaj u mnie, bo innych nie było rozkładów, a raczej też z chwili na chwilę byli prawie. Dobra, zobaczmy. Tu będzie obstawiam ten 4660. No i wszystkie nie kończą, ja nie wiem. Czyli są dostępne stacje o 23 do północy, a nie wszyscy. Nie wiem czemu. Nie wszystkie przeloty przez przełęcz. Tam tu widzę nadgania rozkład. A czy będzie chciał nowy, czy też nie, się nie dowiedziałem niestety. Chociaż chciałem. Jest dużo rozjazdów w swoim bronie. Zaraz będzie wjeżdżał. Zapisywało się 006W2. Czekamy na pana z niecierpliwością. Jeszcze nie wjeżdża, bo jeszcze nie przejechał semafora. O, teraz przejechał, więc teraz będzie nadjeżdżał.
pierwsza zwrotnica. Teraz będzie druga zwrotnica. I będziemy już go widzieć za horyzont. No, na mną stronę się patrzy. No jedź. Dobrze. Widzimy panu za horyzontu, się wyłania. Pan dyżurny czeka na pociąg, już wiedzie. Nie, z tyle tego peronu, weź pan tam podciągnij po 2-4, bo jeszcze ostatni wagon w perony. No, w sumie, jakby się zmieścił. A, zmieścił się. Dobra, zatwierdziłem mu czas przyjazdu, no kolejny dodali, że gdzie kończy wieku. Być. A, sobie poszedł. Pięknie. To był szybki pan. To ją przyjechał. No, niestety mówię, dzisiaj za dużo się nie dzieje. Już było 12 minut z odcinka, ale dopiero przyjęliśmy jeden pociąg. A jej też takie służby się zdarzają, gdzie mało się dzieje, więc dlatego też państwu pokazuję, że nie tylko ciągle jakieś tu ekspresy jeżdżą i trzeba nie wiadomo jak szybko tworzyć rozkłady jazdy. Czasem też i wystarczy trochę posiedzieć w spokoju, aby też czerpać przyjemność z dyżuru train driverze. Dobra, bym chciał tu wejść. Którędy? A, tędy się wchodzi. Po co tyle drzwi, jak tylko jedną stroną można wejść? Tego nie rozumiem. Dobra, tutaj pan mi zaopóźniony jakimś cudem. Bełchów. Nad Bełchowa. Na trzeci poziom. Nie. Ciekawy, trzeci poziom, no otwarte dwie stacje i nie wie co się dzieje. Co zdarza się. Ja też czasami miałem dwie stacje, ale akurat mniej więcej wiedziałem co i jak. Chociaż tu się zdarzały momenty, że pociągi były opóźnione przez to. No tu się coś działo, tam się coś działo i się zajmowałem jednym i drugim. W ogóle krótka opowieść, jeśli chodzi o... Stary Lipowo, to mamy tutaj cztery szlaki dwutorowe. Dwa z jednej strony i dwa z drugiej strony. Dwa szlaki dwutorowe są z SBL, dwa szlaki dwutorowe są bez SBL. SBL to samoczynna blokada liniowa, też jakby ktoś o tym nie wiedział. A my sobie czekamy, widzę, że nie ma aż nie wiadomo jak dużych odstępstw czasowych między tymi pociągami, no teraz oczywiście trzeba chwilę. Poczekaj, mam nadzieję, że pan 4660 będzie chciał jednak nowy rozkładzik. I będzie umiał coś odpowiedzieć na czasie.
do dyżurnego. Bo pan poprzedni nie wiedział. Niech się odpowiada. Dobrze. My sobie na spokojnie czekamy. Myślą, że za niedużo czasu pan 466. 0 powinien się u mnie pojawić. Chyba, że pan z Dobrzyńca go opóźnia. To też jest oczywiście możliwe. Ale 4 pociągi są w Czerwinie i 4 są w Dobrzyńcu. Czemu w Starym Liwowie nie ma takiego ruchu? Przecież to jest taka duża, ładna stacja. No? Jest mało pociągu dzisiaj, poniedziałek. Drodzy Państwo, kiedy ja to nagrywam, na poniedziałek przystało, godzina 21.46, ludzie następnie idą do pracy. Znaczy, no, nie nagrywam w poniedziałek, jest niedziela. Dobrze, niedziela, ale jutro jest poniedziałek. O, nas w administracji zajął się pełchowem. O, ktoś przyszedł? 0660. Mam tu wolne staje pod semaforem F9. Dobrze. Jakim sposobem pan otrzyma tutaj zatwierdzenie, że przejechał przez Przęsy? 3-minutowym opóźnieniem. Będzie nowy Eriot, dobrze. I mam to słyszeć. Wykonują linii technicznych taboru, nie możemy. Ktoś się jeszcze w coś takiego bawi? Dziewiętnaście-dziesięć. Ktoś sobie zmienił numer. Temu podamy wjazdową numer.
próbę hamulca, nawet tam na niemożliwe. Tu w ogóle źle zmieniłem. 1.0 za mało, 1900 powinno być. No dobrze, drodzy Państwo, ale jak już w tym odcinku się sporo rzeczy wydarzyło, odprawiliśmy jeden pociąg, który był mało główny. Teraz przyjeżdża do nas jeden, a jeden wykonuje próbę hamulca i będzie podawał analizę, więc... Trzynaście, 49... Dobrze, więc do zobaczenia już w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z Andrzejem. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.